Dzień dobry, Cezary Andrzejczyk. Dzisiaj premierowy program Biznes Focus. Będziemy co tydzień z różnymi gośćmi z różnych dziedzin, z różnych obszarów biznesu rozmawiać o kwestiach, które są ważne dla wszystkich tych, którzy inwestują, którzy inwestować by chcieli, a którzy mają cały czas nie za dużo wiedzy na ten temat i chcą tą wiedzę pogłębić. Zaczynamy od gościa, który opowie nam trochę o branży fintech, o branży finansowej również, bo te dwa światy się mocno przenikają. Będziemy rozmawiać o kwestiach prawnych, o kwestiach regulacyjnych, jak można prowadzić biznes w Polsce, ale i za granicą. Także witam mojego gościa, Paweł Frańczak, partner zarządzający kancelarii PF Law. I zacznijmy może od takiego ogólnego krajobrazu. Jak obecnie branżę finansową możemy zdefiniować, jeśli chodzi o regulacje w Polsce? No i jak polskie firmy, i nie tylko, również firmy z kapitałem obcym mogą szukać szans dla siebie, jeśli chodzi o rozwój biznesu w Polsce? Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Dzień dobry Państwu. Można powiedzieć, że teraz mamy do czynienia w Polsce z taką falą regulacyjną. Myślę, że wszyscy uczestnicy rynku finansowego już gdzieś tam powoli zauważają, że te regulacje mają taką tendencję, że cały czas się rozwijają, rosną. Ten gorset regulacyjny jest coraz bardziej restrykcyjny. Myślę, że Polska tutaj nie jest wyjątkiem. Podobnie się dzieje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Jest to związane z rozwojem regulacji nie tylko lokalnych, ale i unijnych. Natomiast to też nie jest tak, że te regulacje zawsze są czymś, co przeszkadza. Z mojego doświadczenia wiem, że jeżeli biznes ma urosnąć ponad powyżej określonego progu, no to zwłaszcza w branży finansowej, no to te regulacje są jednak konieczne, dlatego że one pozwalają ustrukturyzować określone procesy. Dzięki tym regulacjom, dzięki nadzorowi, dzięki licencji zdobywamy też zaufanie potencjalnych klientów, a to się zawsze przekłada na lepiej funkcjonujący biznes. No dobrze, i teraz pytanie o aspekt praktyczny. Jeśli firma inwestycyjna, która na przykład przychodzi do Polski z jakiegoś innego kraju Unii Europejskiej, rozpatrzmy to na dwóch płaszczyznach, przychodzi z Unii Europejskiej lub spoza, to jakie wymagania musi spełnić, jakie warunki musi spełnić i jakie regulacje musi mieć na uwadze, żeby ten biznes był legalny? Znaczy, oczywiście to, jakie regulacje dana firma powinna wziąć pod uwagę, to w dużej mierze zależy od rodzaju biznesu, który ta firma prowadzi. Nie każdy biznes w branży finansowej jest biznesem, który wymaga regulacji, nadzoru albo licencji. Pewnie jest tak, że większość biznesu, jeżeli ułoży się go w odpowiedni sposób, nie wymaga licencji, nie wymaga nadzoru i wtedy oczywiście ta bariera w postaci licencji, bariera wejścia na dany rynek nie istnieje albo jest istotnie niższa. To, co powinien wziąć pod uwagę biznes, jeżeli chce się rozwijać za granicą albo biznes z zagranicy, który chce przyjść do Polski, no to przede wszystkim czy dana usługa, którą będzie świadczył na terytorium danego kraju, to jest usługa, która podlega regulacjom. Dwa, w jaki sposób zdobyć licencję na prowadzenie tego typu działalności? Jaki organ nadzoru powinien udzielić swojej zgody na prowadzenie danej działalności w danym kraju? No i w jaki sposób można to robić? Jest wiele różnych sposobów prowadzenia działalności za granicą. Nie każdy z nich wymaga tego, żebyśmy w danym kraju odpalali spółkę, ponosili koszty biura. Wiele regulowanych usług finansowych jest regulowanych na poziomie unijnym. Mówię tu chociażby o usługach maklerskich albo o usługach płatniczych.
które są uregulowane na poziomie unijnej dyrektywy, no i wtedy nie jest tak, że jeżeli polski dom maklerski, czy tam polska instytucja płatnicza chce świadczyć usługi, nie wiem, chociażby we Francji, albo w Niemczech, albo w Rumunii, albo na Węgrzech, nie jest tak, żeby ona się musiała ubiegać tą o licencję. Jeżeli to odpowiednio ułożymy, to możemy z wykorzystaniem polskiej licencji prowadzić tam działalność, oczywiście po spełnieniu określonych warunków. Podobnie jest z firmami, które chciałyby przyjść do Polski. Nie zawsze jest tak, że trzeba tu odpalać spółkę, trzeba się ubiegać o licencję od określonego organu nadzoru. Jeżeli ten biznes ułożymy w odpowiedni sposób, no to możemy prowadzić działalność na zasadzie cross-border, podlegać pod wymogi na przykład tylko lokalnego regulatora, albo jeżeli to nie jest biznes, który jest regulowany, no to możemy po prostu działać na zasadzie cross-border, świadcząc usługi w Polsce. Żeby to ocenić, to zawsze trzeba odpowiednio ocenić, jakie to są usługi, pod jaki nadzór, pod jaką regulację one mogą podlegać. Oczywiście celem, jakby no, z punktu widzenia każdego biznesu, najlepiej jest, żeby tych wymogów było jak najmniej, dlatego zawsze trzeba się przyjrzeć konkretnej usłudze, w jaki sposób ją można ułożyć tak, aby te wymogi regulacyjne były jak najniższe. No dobrze, mówiłeś o tym, że z Twojego doświadczenia wynika, że trzeba różne czynniki wziąć pod uwagę, czy żeby ta ocena była pełna odnośnie robienia biznesu w danym kraju, no to trzeba wziąć pod uwagę jej regulacje i przede wszystkim stwierdzić, czy dana usługa podlega takiej regulacji na danym rynku. A jak jest z Polską? Czy w Polsce możemy mówić o dużej ilości firm inwestycyjnych, które wchodzą z obcym kapitałem i podlegają regulacjom, również unijnym, jako firmy, powiedzmy, świadczące usługi cross-borderowo, czy też na bazie paszportu europejskiego, o tym jeszcze za chwilę porozmawiamy. Czy raczej mamy tendencję rosnącą, jeśli chodzi o takie firmy, które przychodzą do Polski i chcą tu rozwijać biznes? Czy Polska jest jednym z krajów, w których chcą rozwijać biznes? Czy raczej ta tendencja jest malejąca? Jak to w Twojej ocenie teraz wygląda? Znaczy, no na pewno działamy na wspólnym rynku i to tak, i to nie jest tak, że Polska jest jakąś zamkniętą bańką, do której nie mają dostępu firmy inwestycyjne działające za granicą. W Polsce ten biznes instytucji finansowych się rozwija, ale to, co widać, to jest coraz bardziej rosnąca obecność zagranicznych, czy to firm inwestycyjnych, czy to instytucji płatniczych, czy innych firm działających w branży finansowej. Głównie albo w dużej mierze to są firmy z Londynu, z Cypru, z bardziej rozwiniętych rynków i jak widać ilość tych firm rośnie i ten biznes w Polsce jest dla nich korzystne. Jeżeli spojrzymy chociażby na firmy inwestycyjne, które działają w Polsce, no to jest kilka, dosłownie na palcach dwóch rąk można policzyć firm, które mają tu, zagranicznych, które mają tu swoją fizyczną obecność, na przykład poprzez oddział. Natomiast jest około 2000 podmiotów zarejestrowanych w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego firm inwestycyjnych z zagranicy, które prowadzą działalność na terytorium Polski na zasadzie cross-border, bez fizycznej obecności. I ta ilość cały czas rośnie. Oczywiście pytanie, ile z tych firm rzeczywiście prowadzi tutaj jakąś rozbudowaną działalność. Natomiast myślę, że można spokojnie założyć, że jest to duża część biznesu i to jest też duża część biznesu, którą te firmy odbierają polskim firmom inwestycyjnym i polskim firmom finansowym. Okej, już kilkakrotnie padło to stwierdzenie cross-border. Mhm. Czy moglibyśmy to rozwinąć, powiedzieć więcej od takiej strony formalno-prawnej, jak to działa, jak to jest uregulowane, jakie to daje korzyści firmom, które świadczą usługi w ten sposób i jak w tym aspekcie mogą też działać polskie firmy? Znaczy, cross-border, no to zgodnie z tłumaczeniem, to jest po prostu działalność transgraniczna. W takim nawet potocznym rozumieniu, no to jest po prostu świadczenie usług
z terytorium jednego państwa na terytorium innego państwa. I tutaj w szeregu regulacji finansowych, czy to w dyrektywie PSD2 dotyczącej usług płatniczych, czy w dyrektywie MiFID dotyczącej usług maklerskich, jest przewidziany reżim dla firm, które wykorzystując swoją lokalną licencję chcą prowadzić działalność na terytorium innego państwa. Wtedy, żeby to zrobić, należy po prostu zawiadomić organ nadzoru swojego rodzimego kraju. On przesyła notyfikację do organu nadzoru kraju, w którym chcemy prowadzić działalność na zasadzie cross-border. No i po upływie odpowiedniego czasu określonego przez te przepisy możemy prowadzić działalność na zasadzie cross-border, czyli w pewnym sensie prowadzić marketing na terytorium danego kraju, zdalnie prowadzić sprzedaż swoich usług na terytorium danego kraju, bez konieczności stawiania tam na miejscu biura, bez konieczności uzyskiwania tam licencji, bez konieczności ponoszenia tych wszystkich kosztów, które są związane zazwyczaj z uzyskiwaniem licencji na prowadzenie działalności regulowanej. Takim drugim modelem obecności też, który nie wymaga kosztów zazwyczaj związanych z uzyskiwaniem licencji w każdym kraju, jest działanie poprzez oddział. Czyli ten model zakłada już fizyczną obecność na terytorium kraju, w którym chcemy świadczyć usługi. Natomiast też to jest model, który jest wykorzystywany przez część instytucji finansowych, które działają na terytorium Polski z innych krajów. Czy to jest tak, że cross-border przede wszystkim dotyczy firm z obszaru Unii Europejskiej, które chcą świadczyć daną usługę w innych krajach na terenie Unii Europejskiej, czy to określenie odnosi się też do firm spoza, z kapitałem, na przykład spoza Unii Europejskiej, które na terenie Unii, dla obywateli Unii chcą świadczyć daną usługę? No oczywiście termin cross-border to nie jest jakiś termin, który jest uregulowany prawnie. On się odnosi po prostu do świadczenia usług transgranicznych, więc on będzie też miał zastosowanie do firm spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które chcą świadczyć usługi na terytorium Unii. Natomiast te wymogi paszportowe, te możliwości paszportowe, one nie mają zastosowania albo mają zastosowanie w ograniczonym stopniu do działalności firm inwestycyjnych spoza Unii Europejskiej, które chcą świadczyć działalność na przykład w Polsce. I tu, jeżeli mamy do czynienia z taką firmą, to proponowałbym się zawsze upewnić, czy to jest na pewno firma, która ma licencję do działania na terytorium Unii Europejskiej. Okej. Okay. Paszportowanie, czyli generalnie też, czy mamy to jakoś rozróżniać, czy paszport unijny, o który występują też firmy chcące świadczyć, no, chociażby z sektora finansowego, usługi w danym kraju, czy w obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to jest coś, co jest bardziej uregulowaną formą działania, czy czymś bardziej uszczegółowionym niż cross-border, czy to jest jakby forma cross-borderu? Nie. Jak możemy to nazwać? Nie. Termin paszport to jest termin, którego używa się dla określenia właśnie tego, że można paszportować licencję z jednego kraju do drugiego kraju. I w tym pojęciu mieści się zarówno świadczenie usług na zasadzie cross-border, jak i oddział. Natomiast tutaj bym chciał przede wszystkim zwrócić uwagę, że paszport jako taki ma zastosowanie do świadczenia w innym kraju usług, które mają charakter regulowany, na które wymagana jest licencja. Nie każda działalność na rynku finansowym to jest usługa, która wymaga licencji, ale też nie każdą działalność się da paszportować, bo nie wszystko jest uregulowane na poziomie unijnym. Zawsze zanim chcemy rozpocząć działalność na terytorium innego kraju Unii, powinniśmy się nad tym pochodzić, szczególnie jeżeli prowadzimy działalność w branży, szeroko pojętej branży finansowej. I spróbować poszukać rozwiązania najbardziej optymalnego kosztowo i organizacyjnie dla firmy. Okej, załóżmy, że polska firma osiągnęła punkt, w którym chce świadczyć usługi na terenie całej Unii Europejskiej. Jakie korzyści, jakie przewagi daje paszport unijny i no, czym
czym on jest w stosunku do takiej działalności, powiedzmy, mniej regulowanej? Na ile on uwiarygadnia tą firmę w oczach klientów, czy w oczach regulatora z innych rynków? Znaczy, jeżeli mamy do czynienia z biznesem, który jest regulowany, no to paszport jest koniecznością. Tą przewagę, którą on daje, to jest przede wszystkim ograniczenie kosztów i czas wejścia, i czasu wejścia na dany rynek. Normalnie, gdyby nie paszport, musielibyśmy na terytorium każdego kraju ubiegać się o licencję od lokalnego organu nadzoru, zatrudniać tam audytorów, księgowych, cały taki, że tak to ujmę, back office, który jest związany ze spełnieniem wymogów regulacyjnych w danym kraju. Paszport daje nam to, że możemy wykorzystać już ten cały back office, jak to nazwałem, i tą licencję, którą mamy w kraju macierzystym. I tylko w pewnym sensie na terytorium innego kraju sprzedawać usługi, które oferujemy. Okej. To skupmy się jeszcze na polskich firmach, które działają na terenie Unii Europejskiej. I na zasadzie paszportu. Czy to jest tak, że firmy z sektora usług finansowych, teraz często wiele takich firm nazywa się fintechami, czy większość z nich występuje jednak o paszport i próbuje jak najmocniej uregulować swoją obecność na rynku europejskim, tak żeby no, ta działalność była dosyć transparentna, przejrzysta i żeby nie było żadnych wątpliwości z nią związanych. A wiemy, że case'ów różnych firm inwestycyjnych, różnego sortu, które działały w różnych krajach, było sporo. I czy teraz jest taka tendencja, że jednak te fintechy, czy te firmy, które będą chciały usługi finansowe świadczyć właśnie transgranicznie, mocno próbują się regulować? I czy to jest trochę tak, że ogólne regulacje europejskie na poziomie właśnie dyrektyw wymuszają takie działania? Znaczy, no na pewno regulacje na poziomie europejskim takie rozwiązania w pewnym sensie wymuszają. Czym innym jest oczywiście kwestia tego, czy wszyscy na rynku się do tych regulacji stosują. Natomiast przenosząc to na grunt polski, z mojego doświadczenia wynika, że ten obszar ekspansji zagranicznej w Polsce jest ciągle mało eksplorowany. Firmy, które mogłyby spokojnie spróbować swoich szans na zagranicznych rynkach, czy to w Europie Środkowo-Wschodniej, czy nawet w Europie Zachodniej, nie robią tego, zakładając w pewnym sensie z góry, że koszty takiej działalności będą za wysokie, że trudno to zrobić, że nie poradzą sobie z wymogami regulacyjnymi, że fakt, że są to polskie firmy, będzie odstręczał klientów. Z mojego doświadczenia wiem, że nie jest to zawsze prawdą. Te koszty prowadzenia działalności regulowanej, czy w ogóle na rynku finansowym, za granicą, jeżeli odpowiednio tą działalność ułożymy, nie zawsze muszą być wysokie, nie zawsze muszą być wyższe niż koszty prowadzenia działalności w Polsce. A jeżeli chodzi o klientów, no to nie jest tak, że Polska jest krajem, który w Europie Zachodniej czy w innych krajach Europy, chociażby Środkowo-Wschodniej, odstrasza co do zasady klientów. Bardziej skupiłbym się tutaj na budowaniu świadomości marki, budowaniu brandu i to fakt, że klienci nie znają jeszcze danej firmy, jest tym czynnikiem decydującym przy wyborze. Oczywiście wiadomo, że marketing, budowanie brandu zawsze trochę czasu zajmuje, ale zajmuje podobnie tyle samo czasu w Polsce, co za granicą. Dobrze, powiedziałeś o tym, że jeszcze nie widzisz, żeby potencjał tej ekspansji zagranicznej polskich firm był tak duży, jak mógł być, ale z czego to wynika? Czy to wynika z niewiedzy przedsiębiorców, czy to wynika z jakiejś ogólnej bariery strachu przed tym, żeby działać za granicą?
że koszty za wysokie, że może być złe postrzeganie polskiej firmy. Jakie jest źródło, twoim zdaniem, tego zjawiska? Wydaje mi się, że pojęcie w pewnym sensie bariery psychologicznej jest tu właściwe. Jakby firmy w ogóle nie dokonują analizy z góry, zakładając, że to się w pewnym sensie nie uda. Skupiają się tylko na polskim rynku. Tymczasem no, Polska jest w pewnym sensie... Oczywiście nie mam tu na myśli wymiaru takiego makroekonomicznego i politycznego, ale w pewnym sensie gospodarczym jest trochę takim województwem na wspólnym rynku. Skoro prowadzimy działalność we wszystkich województwach na terytorium Polski, to dlaczego nie mielibyśmy prowadzić działalności w kolejnym województwie, tylko na terytorium Niemiec? Myślę, że mało przedsiębiorców sobie po prostu zadaje takie pytanie. No, ja bym zachęcał firmy z branży finansowej, żeby sobie to pytanie zadały. Dlaczego nie spróbować? Mhm. To teraz odpowiedzieliśmy już sobie na kilka takich podstawowych pytań. Zaraz jeszcze wrócimy do fintechów i obszaru ich działania w Polsce i w Unii. Spróbujmy jeszcze w kilku słowach opisać taki proces. Gdybyśmy chcieli jako firma, załóżmy, że jestem właścicielem niedużej, ale jednak już parę ładnych lat działającej na polskim rynku usług finansowych firmy i myślę o tej ekspansji w Europie. Jakie są te pierwsze kroki, które muszę podjąć? O czym pamiętać? Ile to może trwać? Jak to w praktyce wygląda? Jakbyś mógł to przybliżyć trochę. Myślę, że takim pierwszym krokiem no to jest wytypowanie przede wszystkim krajów, w których chcemy to zrobić. Oczywiście tutaj czynników wyboru jest wiele. One zależą od rodzaju produktu, rodzaju biznesu, czy celujemy w klientów detalicznych, czy celujemy w klientów profesjonalnych, populacja danego kraju, wielkość tam średniego dochodu. No, różne czynniki są brane pod uwagę. To już jest sfera biznesowa. Następnym krokiem na pewno byłoby, jeżeli już się zdecydujemy na do których regionów geograficznych chcielibyśmy się udać z naszymi usługami, no to jest na pewno ocena, czy ten biznes to jest biznes, który wymaga regulacji w danym kraju. Jak wygląda ta regulacja? W jaki sposób możemy tą działalność prowadzić przy założeniu jak najniższych kosztów? Na pewno większość przedsiębiorców stosuje taką praktykę, że najpierw testuje dany rynek, sprawdzając, czy jak wyglądają szanse powodzenia na tym rynku, zanim wpompują tam jakieś istotne środki na marketing czy na sprzedaż. Wszystkie te drogi są dopuszczalne i możliwe, a to ile to będzie kosztowało i w jaki sposób to zrobić, to zawsze jest taka wynikowa ocena właśnie biznesowej i prawnej. I ta ocena prawna o tyle tu jest istotna, że wiele zależy od tego, jak ułożymy dany proces, daną usługę. Jakby to ma duży wpływ na to, z jakimi kosztami odpalenie tej usługi na danym rynku za granicą będzie się wiązać. I tu nie mówię tylko jakby o kosztach finansowych, ale też o organizacyjnych, które całościowo wpływają na koszty funkcjonowania oczywiście firmy. No dobrze, czyli mamy jakieś tam podstawowe kroki, które musimy zrobić. Niezbędna jest też analiza. To teraz, idąc dalej tym śladem takich praktycznych wskazówek, które kraje, jeśli chodzi o Unię Europejską, są najbardziej business friendly, twoim zdaniem, dziś? Do których krajów jest stosunkowo łatwo wprowadzić usługę? Mówimy cały czas o tym sektorze usług finansowych. Sporo tych fintechów jest, również z rodowodem polskim, które gdzieś tam zaczynają działać szerzej.
Czy są takie kraje, które można wyróżnić, jeśli chodzi o taką przyjazność dla przedsiębiorstw i dla biznesu z Polski? Znaczy, zdecydowanie są kraje, które są bardziej przyjazne dla biznesu, zwłaszcza finansowego w Europie. No i one tutaj jakby nie rozróżniają, czy dany inwestor jest z Polski, czy z jakiegokolwiek innego kraju. To są po prostu kraje, które w pewnym sensie prowadzą politykę, która ma na celu sprowadzanie do nich kapitału jako takiego, biznesu finansowego. No i tu na pewno myślę, że można wyróżnić Londyn, który jest największym centrum finansowym. Ale jest też kilka innych krajów, które są trochę bardziej rozsądne kosztowo, a też próbują w taki sposób przyciągać do siebie biznes finansowy. Myślę tu o takich krajach jak Estonia, Cypr, Malta, Słowacja ostatnimi czasy też, Litwa. Wiem, że też odpowiednie działania są podejmowane, jakby, że usługi, możliwość prowadzenia działalności finansowej jest też promowana w Rumunii. Natomiast Polska też tutaj w pewnym sensie nie odstaje. No właśnie o to chciałem zapytać, jak na tym tle wygląda Polska? Czy to jest tak, że na poziomie pewnych regulacji ogólnych, które płyną do nas z Brukseli, my jesteśmy takim szybko uczącym się krajem i raczej się sprawnie dostosowujemy? Czy jednak są jeszcze bariery dla firm z innych krajów, które tu by chciały świadczyć swoje usługi? No bo nie wiem, Polska troszeczkę dłużej pewne przepisy adoptuje tutaj do naszego porządku prawnego. Czy są jakieś bariery w Polsce? Czy jednak jesteśmy w tej grupie państw przyjaznych, czy nie do końca? Moim zdaniem zdecydowanie można powiedzieć, że jesteśmy w grupie państw bardzo przyjaznych dla rozwoju innowacji finansowych. Jest prowadzony i w ogóle dla ściągania biznesu finansowego i kapitału. Myślę, że po prostu o tym świadczą dane. Pewnie można się spierać, które kraje są w tym gronie lepsze lub gorsze. Na pewno mogę z całą stanowczością stwierdzić, że Polska tutaj nie odbiega od najlepszych. To są przede wszystkim inicjatywy podejmowane przez organy administracji publicznej, które zmierzają do usunięcia tych barier, które są na rynku finansowym i to w wielu obszarach w ogóle działalności gospodarczej i fintechu. Ja sam byłem członkiem grupy do spraw rozwoju innowacji finansowych, która była powołana przy Ministerstwie Finansów i KNF-ie, w której było zidentyfikowanych szereg barier na rozwoju inwestycji finansowych w Polsce, dla rozwoju fintechu w Polsce. Te bariery były zidentyfikowane, następnie został wypracowany sposób jakby ograniczenia tych barier. Został wydany raport, no i ten raport jest wdrażany w życie. Kolejnym takim przejawem tego, że Polska jest bardzo przyjazna dla innowacji finansowych, jest departament nowy departament fintech, który powstał przy Komisji Nadzoru Finansowego, który bardzo energicznie zaczął działać, żeby jakby ten biznes fintech w Polsce się rozwijał. No i bardzo szybko z bardzo dobrymi rezultatami. Na przykład powołano w Polsce piaskownice regulacyjne, które służą takim firmom, które chciałyby rozpocząć działalność na rynku finansowym, ale jeszcze nie do końca są w stanie te wszystkie wymogi spełnić, żeby one przetestowały swój produkt. Piaskownice regulacyjne, czyli tak po polsku bardziej, co to oznacza? Piaskownica regulacyjna, no to jest takie miejsce, gdzie firmy, które jeszcze są na początku swojej drogi rozwoju, ale mają innowacyjny produkt, który chciałyby sprzedać, który jest w obszarze regulacji rynku finansowego, żeby one mogły ten produkt przetestować, sprawdzić,
To jest miejsce, gdzie można uzyskać konsultacje od chociażby urzędników Komisji Nadzoru Finansowego czy specjalistów na temat tego, pod jaką ewentualnie działalność regulowaną albo jakiej licencji wymaga ten produkt, żeby móc prowadzić działalność, jakby oferowanie czy tam sprzedaż tego produktu na terytorium Polski, a potem jakby oferuje taką możliwość w miarę sprawnego zdobycia licencji na terytorium Polski na prowadzenie działalności, czy to maklerskiej, czy to działalności instytucji płatniczych, czy działalności innych usług, które są regulowane. No dobrze, jak już jesteśmy przy firmach, które ubiegają się o licencję, czy chcą świadczyć swoje usługi na terenie Unii, również w Polsce, i przede wszystkim chcą się dostosowywać do regulacji obowiązujących, tak żeby ten biznes był transparentny, to pomówmy może chwilę o biznesie kryptowalutowym. Biznesie, który cieszył się szczytami popularności i ta bańka rosła przez ostatnie lata. Dotarła również do Polski. No i pytanie, jak teraz ocenisz ten biznes, w ogóle cały ten sektor kryptowalutowy? Jak twoim zdaniem to wygląda w Polsce? Jak to się rozwijało? W jakim to kierunku zmierza? Może też kilka słów o tym, jaki jest stosunek polskich władz czy polskiego regulatora do branży kryptowalutowej, bo takich giełd kryptowalutowych, które działają na terenie Unii Europejskiej, jest dość dużo, z tego co możemy przeczytać. Są też polskie giełdy kryptowalutowe. Jaka jest obecna sytuacja, jaki jest klimat dla działania takich firm w Polsce i w Unii? Znaczy, jeżeli chodzi o samą ocenę rynku kryptowalutowego, to myślę, że on się będzie, że droga jest tylko w jednym kierunku, a mianowicie w kierunku rozwoju. I trudno tutaj, i to nie jest kwestia po prostu oceny, tylko to jest kwestia tego, co się dzieje. Oczywiście, jak każdy rynek na wczesnym etapie rozwoju, rozwija się bardzo dynamicznie i jeszcze w taki sposób niezorganizowany, więc jakby dużo jest w pewnym sensie związanych z tym biznesem afer, które na pewno się nie przyczyniają do wzrostu jakby zaufania inwestorów do tego rynku, ale ja mam jak najlepsze zdanie o samej koncepcji kryptowalut jako takich. Myślę, że w Polsce jako takiej to podejście organów nadzoru nie jest, czy w ogóle organów administracji państwowej, chociażby patrząc na dialog, jaki prowadzą ze środowiskiem kryptowalutowym, ono nie jest złe. Myślę, że ono jest podobne jak podejście regulatorów w innych krajach Unii Europejskiej. W Polsce organy administracji publicznej, one nie mają jako takiego problemu z kryptowalutami, z obrotem kryptowalutami, tylko jakby problem leży gdzie indziej. Problem leży przede wszystkim jak zastosować do biznesu kryptowalutowego przepisy dotyczące przeciwdziałania praniu, w jaki sposób trochę ucywilizować rynek, może ucywilizować to złe słowo, w jaki sposób ustrukturyzować rynek ICO, tak żeby na przykład ICO nie wchodziło w domenę przepisów o ofercie publicznej. Jeżeli chodzi o giełdy kryptowalutowe, to problemem nie jest sam obrót kryptowalutami, tylko problemem jest to, czy dana giełda, obracając kryptowalutami, jednocześnie przyjmuje środki pieniężne klientów na rachunek, co może już podpadać pod usługi bankowe albo usługi płatnicze. I to są rzeczywiście takie rozterki organów administracji publicznej i tutaj jakby cały czas jest wypracowywany jakiś model tego, jak to opodatkować, w jaki sposób to uregulować, tak żeby ten rynek się mógł rozwijać, ale jednocześnie, żeby ten rozwój był stabilny i żeby
bo w dłuższej perspektywie tak naprawdę to się przyczyni do tego, że ten rynek będzie rósł, bo ludzie będą mieli coraz więcej do niego zaufania. Ja oczywiście wiem, że wielu ludzi powie, że regulowanie tego rynku w pewnym sensie go zabija. Ja się z tym nie zgadzam. Dobre regulacje tego rynku, one się przyczynią do jego rozwoju. Tutaj też trzeba zauważyć, że w dużej mierze to podejście regulatorów w Polsce jest takie samo jak w większości innych krajów Unii Europejskiej, dlatego że ono jest w pewnym sensie pochodną stanowisk, czy tam interpretacji, czy polityki organów Unii Europejskiej. No, czyli na przykład, dostosowujemy się do pewnych ogólnych standardów, czy kierunków wyznaczonych przez regulację unijną. W pewnym sensie tak. No, na przykład znane jest wszystkim stanowisko polskich organów, które mówi o tym, że firmy, które działają w branży finansowej, powinny, na przykład banki, powinny powstrzymywać się od, albo mocno nadzorować pod kątem przeciwdziałania praniu wszystkie biznesy, które są związane z kryptowalutami. Efekt tego w pewnym sensie wszyscy znamy, no bo w tym firmom są zamykane rachunki, tylko tak naprawdę to jest pochodna tego, co mówi w swoim stanowisku Europejski Bank Centralny i KNF specjalnie tutaj nie ma też możliwości manewru. Natomiast wydaje mi się, że też coraz bardziej urzędnicy poznają ten rynek, poznają mechanizmy działające na tym rynku, no i wprowadzone są, i liczę na to, że to będzie sposób na to, żeby wprowadzić mądre regulacje. Ostatnio na przykład w Polsce została wprowadzona do kodeksu spółek handlowych koncepcja prostej spółki akcyjnej, która zakłada, że na przykład rejestr akcjonariuszy może być wprowadzony w systemie zdecentralizowanym i to jakby potencjał tego jest olbrzymi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę chociażby rynek ICO, możliwość udziału w jakichś tam przedsięwzięciach czy tam spółkach właśnie za pośrednictwem tokenów w systemie zdecentralizowanego rejestru DLT. Myślę, że to nie jest tak, że w Polsce, że polskie władze są przeciwne temu rynkowi. Co do zasady. Okej, to jest, myślę, to wyjaśnia nam kwestię. Nie kryptowaluta jest tutaj problemem jako taka. Bardziej systemowo. Dobrze, tą kwestię sobie wyjaśniliśmy. Polska, z tego co mówisz, wynika przynajmniej, że Polska jest krajem, który jednak stara się coraz bardziej dostosować do regulacji i stara się być przyjazna dla firm. Znaczy, jakby nie chciałbym, żeby to zabrzmiało, że już wszystko zostało zrobione i nie ma pola do poprawy. Jest bardzo duże, ale na pewno nie można zarzucić Polsce, że odstaje tutaj jakoś istotnie od innych krajów Unii. Oczywiście nie mówię, że nie ma krajów w Unii, które na tym froncie nie działają dużo lepiej albo lepiej. Pewnie takie są. Zobaczymy, jakie będą tego rezultaty. No ale no, na pewno tutaj bym zachęcał do tego, żeby odważniej wprowadzać te zmiany. Użyłeś określenia ICO. Jakbyśmy mogli to w trzech słowach wyjaśnić, już tak, bo kończymy powolutku, żeby ludzie wiedzieli, co to jest, bo to jest powiązane oczywiście z branżą kryptowalutową, co to oznacza i jakie korzyści z tego płyną, dla kogo to jest. Czy ICO to jest initial coin offering, czyli w nawiązaniu do terminu initial public offering, czyli pierwszej oferty publicznej z rynku giełdowego, dla której, jak wiadomo, wymagany jest prospekt emisyjny, zatwierdzenie go przez KNF. Ta technologia DLT, blockchain, ona dała możliwość emitowania tokenów, które dają możliwość udziału w określonym przedsięwzięciu na podobnej zasadzie, jak możliwość, którą dają akcje. No i
wykorzystując tą technologię, dzięki temu dla swojego projektu, dla swojej firmy można pozyskać finansowanie z rynku poprzez właśnie emisję takich tokenów. Do tej pory w dużej mierze było to coś, co żyło trochę własnym życiem, było jakby bardzo popularne. Oczywiście wokół tego narosło też wiele jakby afer związanych z tym, że ci przedsiębiorcy, którzy oferowali te tokeny, potem nie do końca wywiązywali się z tych zobowiązań inwestorskich, które przedstawiali swoim inwestorom. No i jakby powoli, z uwagi na to, że ten rynek rósł, coraz bardziej interesują się nim regulatorzy. No i po prostu próbują znaleźć formułę prawną, dlatego żeby to ICO mogło się odbywać w sposób taki, powiedziałbym, regulowany. Oczywiście nie każdy rodzaj ICO podlega regulacjom. To był temat, którym w jakiejś sensie zajmowała się też ta grupa do spraw innowacji finansowych, która była powołana przy Ministerstwie Finansów. Tam oczywiście ta grupa się zajmowała bardziej crowdfundingiem, czyli takim jakby takimi zbiórkami społecznościowymi, ale w pewnym sensie model crowdfundingu i ta technologia DLT razem zostały połączone i to jest też trochę taki model, z którego korzysta właśnie to ICO. I to ICO można zrobić na wiele sposobów, natomiast zawsze w momencie, w którym decydujemy się na to, żeby zrobić to ICO, i to jest też, jak zakładam, powód do zmartwień dla regulatorów, ważne jest to, żeby ICO było zrobione w taki sposób, żeby ono nie wchodziło w tą sferę, gdzie ono może zostać uznane już za oferowanie w pewnym sensie substytutu papierów wartościowych, co jest obszarem regulowanym w Unii Europejskiej. Natomiast jest wiele ICO, które były przeprowadzone na terytorium Polski czy tam Unii Europejskiej, które były naprawdę, jeżeli to można tak nazwać, porządnymi przedsięwzięciami, które były tak ułożone, żeby nie wchodzić w tą sferę oferty publicznej i które bardzo dobrze się sprawdziły zarówno dla inwestorów, jak i dla emitentów. Przysłowiowych emitentów tych tokenów. Na koniec pytanie dość ogólne, ale dość ważne. Mówiliśmy o firmach inwestycyjnych, mówiliśmy o branży kryptowalutowej. Jakie jeszcze inne usługi z szeroko pojętego obszaru fintech według Twojej wiedzy, według Twojej oceny teraz rozwijają się najszybciej? Gdzie obserwujemy wzrost? Jakich usług jest więcej? No bo jednak te technologie coraz bardziej wkraczają w sektor usług finansowych. Nie da się tego uniknąć. To jest dobre pytanie, natomiast pewnie najpierw warto by było, odpowiadając na to pytanie, zastanowić się, co to jest fintech w ogóle. Jakby teraz na rynku finansowym wszystkie usługi są, można uznać za fintech, no bo trudno sobie wyobrazić, że będzie jakaś w miarę innowacyjna usługa finansowa, która nie wykorzystuje technologii chociażby mobilnej z branży finansowej, więc w sumie wszystkie przedsięwzięcia można by było nazwać fintechem. Ja mam trochę węższe jakby rozumienie tego terminu fintech. Dla mnie fintech to jest taka próba wzięcia rozwiązań, które już są i dzięki technologii podania ich klientom w taki sposób, że one są bardzo intuicyjne, bardzo usabilne. Model ich finansowania jest nowatorski. Jednocześnie w ten sposób zachęcając użytkowników do tego, żeby korzystali z tych usług. I tu na pewno oprócz już działalności maklerskiej, oprócz usług płatniczych, no to na pewno są wszystkie inne usługi związane z rynkiem finansowym. Pożyczki, właśnie crowdfunding, peer-to-peer lending. Natomiast jakby należy zwrócić uwagę, że ten sposób rozumowania fintech, on coraz bardziej wkracza już do tradycyjnych instytucji finansowych, dlatego że one widzą, że przegrywają dzięki podejściu fintech
w swojej działalności, w oferowaniu nawet tradycyjnych usług za pośrednictwem takiego, jakby, może nie za pośrednictwem, ale wykorzystując ten nowy sposób podejścia, one są w stanie lepiej konkurować na rynku. I ja uważam na przykład, że pewnie duża część tych tradycyjnych instytucji finansowych i tych usług, które uważaliśmy za tradycyjne, takich na przykład jak, nie wiem, handel na akcjach na warszawskiej giełdzie, też firmy, które znajdą tą formułę fintech dla tej usługi, one będą wygrywały na rynku. Więc to nie jest tak, że pojęcie fintech jest zarezerwowane tylko dla tych nowatorskich, nowych usług finansowych, a nie da się tych starych, może starych to złe pojęcie, ale tych do tej pory popularnych usług inwestycyjnych nie da się opakować w ten sposób fintech i sprzedać klientom. Bardzo dziękuję. To ja był premierowy odcinek programu Business Focus. Będziemy się spotykać co czwartki. Gościem pierwszego odcinka był Paweł Frańczak, partner zarządzający kancelarii PFLO. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję za Państwu. Tydzień. Do zobaczenia.